Ej, bo przeczytałem taką książkę Elegant Objects, w zasadzie dalej ją czytam. Objetos elegantes. I chciałbym Ci trochę o niej opowiedzieć. Ogólnie książka opowiada o programowaniu zorientowanym obiektowo, w szczególności w porównaniu z programowaniem proceduralnym. Autor uważa programowanie proceduralne jako największe zło tego świata, jako totalnie nieutrzymywane, jako każdy kod proceduralny to jest assembler w przebraniu i powinniśmy zginąć za pisanie kodu proceduralnego. No, ale mamy nowszy paradygmat programowania. Programowanie zorientowane obiektowo, gdzie mamy obiekty autonomiczne, jakieś abstrakcje naszego świata, w którym programujemy, które ze sobą współpracują, które ze sobą się komunikują i stanowią dużo więcej niż tylko małe części kodu, jakieś małe podprocedury. To po prostu są takie autonomiczne, takie małe, można powiedzieć, komputerki, którym mówimy, co mają robić, czytamy z nich odpowiedź. No to zastanówmy się, co może pójść źle w programowaniu proceduralnym. W programowaniu proceduralnym programujemy procedury, czyli jakieś takie długie listy instrukcji do wykonania przez program. I w pewnym momencie możemy dojść do wniosku, że nasza procedura jest zbyt długa, jest właśnie nieutrzymywana, więc wydzielamy podprocedurę. Na przykład mamy naszą procedurę main i z tej procedury main wydzielamy procedurę jakąś mniejszą. Po to, żeby podzielić kod na mniejsze fragmenty, żeby być może reużyć tej procedury gdzieś indziej. Nazwijmy ją write. I teraz, jak dostać podwyżkę jako programista proceduralny? Mamy nasz kod proceduralny, mamy naszą podprocedurę write i robimy z niej obiekt. Zrobimy z niej obiekt o nazwie writer. Zrobimy w nim metodę write. I teraz ciało naszej podprocedury wrzucamy jako ciało metody write. Idziemy do szefa, mówimy: halo, dzień dobry szefie, nauczyłem się nowego paradygmatu programowania, mam 1000 zł podwyżki. Co powinien zrobić nasz szef? Powinien nas wypierdolić. No bo czy to jest kod zorientowany obiektowo? No raczej nie. To jest procedura, tylko w przebraniu. Jest tu jakaś klasa, jakiś obiekt, jakaś metoda, no ale to wciąż w gruncie rzeczy jest procedura. I tak naprawdę programowanie zorientowane obiektowo wymaga dużo więcej niż zrobienie z procedury klasy czy też obiektu. Ale Bart, jak ja tak nie robię, ja tak nie piszę, ja mam dobrze obiekty, ja mam obiektowo dobrze, ja tak nie robię. No i właśnie o tym jest ta książka, że czasami wydaje nam się, że piszemy kod zorientowany obiektowo, mamy dobrze obiekty, a tak naprawdę naszymi obiektami są procedury w przebraniu i mają te same wady, co właśnie kod proceduralny, który, jak wiem, jest najgorszy na świecie. I teraz jak rozpoznać taki zły kod? W książce jest kilka smeli, ja przytoczę dwa, najbardziej pasujące do tego przykładu. Pierwszym jest nazwa, nazwa naszego obiektu. Jeżeli nazwa obiektu kończy się na R, to ona w pewien sposób sugeruje, że ten obiekt istnieje tylko po to, żeby wykonać czyjeś żądanie. Czyli możemy się domyślać, że to jest tak naprawdę procedura. To obiekt writer istnieje tylko po to, żeby coś zapisać. Writer, manager, reader, loader, scheduler. Tych nazw jest milion, one się zawsze pojawiają w kodzie. Jeżeli coś takiego istnieje w Twoim kodzie, to zastanów się, czy przypadkiem to nie jest procedura, która powinna być rozdzielona na obiekty. Drugim smelem jest nazwa metody, w tym przypadku write. Jeżeli mówimy obiektowi, co ma dla nas zrobić, to w pewien sposób odmawiamy temu obiektowi autonomiczności. Wydaje się, że taki obiekt istnieje tylko po to, żeby spełnić naszą zachciankę. W zasadzie nie ma powodu, żeby to nie była funkcja gdzieś w tej procedurze wyżej. W prawdziwym programowaniu zorientowanym obiektowo mamy tak zwane command query separation, czyli każda nasza metoda jest albo command, albo query. Jeżeli metoda jest commandem, to znaczy, że my mówimy obiektowi, żeby coś dla nas zrobił, a jeżeli jest query, to znaczy pytamy o wynik na przykład jakiejś operacji. Możemy się tylko domyślać, że w takiej procedurze write ona jest takim komandem, ale pewnie chcielibyśmy się od razu dowiedzieć, czy to się udało, więc bardzo często to jest taka hybryda. Jeżeli właśnie tak jest, to powinniśmy się zastanowić. No i teraz taki praktyczny przykład, który bardzo mi wpadł do głowy z tej książki. Zastanówmy się, jakbyśmy napisali obiekt kalkulatora. Co robi kalkulator? Prawdopodobnie coś dodaje. Więc jak nazwalibyśmy metodę, która dodaje dwie liczby? No więc bardzo często odruchowo nazwiemy tą metodę po prostu add. No ale okazuje się, że jakby się nad tym zastanowić, to jest dokładnie powielenie tego schematu, który mamy tutaj. Metoda add, ona coś robi, na przykład dodaje te dwie liczby, a dodatkowo jeszcze zwraca nam wynik. To jak powinniśmy o tym myśleć w programowaniu zorientowanym obiektowo, to nazwać taką metodę sum. W ten sposób mówimy obiektowi, że on zbudował dla nas sumę i nam ją zwrócił. To, co nas interesuje jako klienta obiektu kalkulator, to ta suma.
Nas nie obchodzi zupełnie, co ten kalkulator zrobi, żeby tą sumę uzyskać. Być może on doda te liczby, być może on już je dodał kiedyś i ma je skeszowane, więc po prostu przeczyta je z keszu. No więc właśnie myślenie w kategoriach tego, co my chcemy dostać od obiektu, zamiast mówienie mu, co ma dla nas zrobić, jest takim krokiem w kierunku programowania zorientowanego obiektowego. Jest krokiem w kierunku programowania zorientowanego obiektowo. No i tyle. Możesz się zastanowić, czy kod, który piszesz, czy klasy, które piszesz, tak naprawdę nie są procedurami w przebraniu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!